Najlepsza komedia, moim zdaniem jeden z najlepszych polskich komedii. Dobra, ale tutaj gadu gadu. Uwaga, zaraz będę się witał z YouTube'em. Dzień dobry, cześć, czołem z tej strony, Emil z kanału M Starka. Witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. W dniu dzisiejszym mamy dla was następujący mecz. Otóż Teran kontra Zerg. Naszym Teranem jestem ja, Emil, naszym Zergiem. Natomiast jest tutaj Blind. Powodzenia i miłej zabawy, Emilu. YouTube, tudzież Metallica, jak co kto woli. Więc Teran kontra Zerg, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Twitchu, to jest na żywo, ale jest też, idzie w eter, na YouTube'a się nagrywa, oczywiście, o czym wszystkim wiemy. No i co? Beta, oczywiście. Teran kontra Zerg, mam nadzieję, że tutaj Blind wyłączył streama, bo mi się mocno będzie chciało płakać. Ja się zagapiłem, szczerze powiedziawszy, tutaj zagadałem, gadając z wami. Co kto lubi fasolki? Fasolki był taki chyba zespół punk rockowy, jeśli się nie mylę, z przełomu lat 80. i 90. Coś w tym stylu. Tak, ewidentnie fasolki, widać. Więc co ja będę chciał zrobić? Ja mam taki plan, żeby powtórzyć to, co gra Turuk. Tylko ogólnie to będzie przejście do mecha, tylko otwarcie będzie tyle ciekawe, że nie mam pojęcia, jak je zrobić. Zresztą tak, One Rax Expand chyba. To jest beta, jakby ktoś nie wiedział. One Rax Expand. Potem jak się kończy, robić chyba Command Center, podwójny gaz. Szybko, szybko do faktorki. Reaktor i mu i miny, miny, cztery miny, w międzyczasie starport i drop z minami na bazę, na wydobycie. Coś w ten desni chciałbym wykombinować. O tak, czy mi to wyjdzie, tego nie wiem, ale jestem strasznie tutaj, no i jak zawsze, przyjdzie to takie i będzie gryźć. A sio. Nie, nawet nie ma sensu, no może go pogonić trochę. Niedużo, zawsze to tam coś. Wracaj wydobywać, szefie. Okej, okay, ty tak, a ty tak. Okay, no to jest strasznie denerwujące, kiedy taki robal znajdzie wam się tutaj w bazie. A i zapomnieliśmy do tego wszystkiego od razu B. Jest, że był orbital. No to jest denerwujące, kiedy taki robal znajdzie się w bazie. Nie szada, tak jakbym je zabił, to byłoby bardzo smutno. Jest, dobra, mikro. A mikro. Więc mikro było. Musi być. To wiecie co? Robimy tego command centra. A co mi tam? Aj, nie skończyłem budować tego cholerstwa. No byłoby fajnie zeskautować, co on tam ma, ale już jest trochę za późno w sumie. Nie zrzucamy tej scanner sweepa, bo nie ma sensu w tym momencie. Jest za wcześnie jeszcze. Bo no właśnie, jak mówiłem, jest troszeczkę jeszcze za wcześnie. Tutaj wpuśćmy go. No, ja obstawiam, że Blind będzie grał Roach. On zawsze gra Roach. Ciekawe, czy tym razem zagra Roach'a. Ok. Podwójny gaz. Jakieś tutaj supply depot tam, żeby pilnowało. No i za czwórka Marinesów przynajmniej powinna być moim zdaniem z przodu, bo tak wtedy będę się czuł najbezpieczniej i najlepiej. Jeżeli będzie ich przynajmniej czwórka. Postawmy tutaj może Teo. No i dorzućmy od razu gaz, a co mi tam. No i wydobywamy gaz. A i trochę za dużo. O jednego za dużo. Idź do gazu, chłopie. Chociaż on jest jedno strzał. Wiecie co? Ja bym go naprawił. A potem niech ucieka. A jeszcze paru marinesów. Dlaczego by nie? Wyjdźmy grzecznie. Jest dosyć... Momentami może być ciężko się bronić. Z tego powodu, że tu jest przejście po prawej stronie. No ale tak to już bywa. Okej. Okay. Dawać mi tutaj B. A ty dawać mi faktorkę. A ty od razu dawać mi tego. Bengaz. Insufficient Vespin. Idziemy na mini polowanie. Bo on może gdzieś się tutaj schował. Ale ja chcę, żeby on wylądował mi razem z C. O tak. Pamiętajmy, zamykamy się. Zamykamy się sami w sobie. Nic tutaj nie kombinujemy. Okej. Okay. I czwórka. I cały czas produkcja tych. No i dajmy jakiegoś muła. Niech jeszcze tutaj trochę wyprodukuje, bo ja się boję, ja nie będę ukrywał, ja się zawsze strasznie boję, że tutaj dostanę czymś nieprzyjemnym, jakimiś lingami po twarzy. Uf, żadnych lingów nie ma. No to start. Przesiadamy się. Okej. Teraz starport.
Robimy tą wymianę. I co jeszcze ja tutaj mogę chcieć? Kolejną faktorkę. Nie, mogę chcieć go wysłać tam. I co? Miny. Miny. Na razie wolałbym nie przerzucać zbyt dużo, bo to jest ryzyko, że mi ktoś z drugiej strony wbiegnie. A strasznie nie lubię takich akcji, jak mi ktoś tutaj wbiega. No to jest tak denerwujące. To jest takie wkurzające. O, właśnie o tym mówiłem. Ech. Naprawdę myślę, że się przebije. Okej, no trochę mnie opóźnił, tu nie ma co ukrywać. Gdzie jest mój orbital? Nie ma orbitala. Ale, no ja straciłem trochę tych głupich es. No i teraz będzie zabawa. Ładnie, Michale, ładnie. Jestem z niego dumny. Strasznie mnie opóźnił chłopak. Bardzo fajnie. No jak już mówię, ja nie umiem grać tyranem, ale jest inny numer. Jest coś, o czym on zapomniał. Ja jestem tyranem. Ja mam muły. Ale wiedziałem, że tą mapę wybierze. No właśnie, ona jest nieprzyjemna dla tyrana do obrony. Trzeba by się tutaj zostawić. Okej. Gaz to gaz. Pierwszy haras był. Ja już daję to, bo coś czuję, że się przyda. No i lecimy. Nie, ja tu potrzebuję. Nie. Ja muszę się uspokoić, bo jestem teraz strasznie zdenerwowany. Jestem rozbity, o tak. Jestem rozbity sam w sobie. Bo to nie wyszło tak, jakbym chciał. Nie wiem, co mnie tam złapało. O, Row, czy mnie złapało. Cholera jasna. Niedobrze. Ech, tyle co nic. Dobra, co on ma? Speed na roachach. Skoptujmy, ładne upgrade'y, no i speed na roachach. Okej. Okay. No nie wyszło, całkowicie. Trudno się mówi, żyje się dalej. Okay. Czemu nie mogę tych produkować? A, dobra, już wiem. Dobra. Robimy to tak. Okej, okay, robimy to tak. Nie wiem, czy nagram na YouTube'a, wrzucę, bo jestem trochę zdenerwowany. Okej, okay, tam coś jest, tak? Ach, nie sprawdziłem jego upgrade'ów. Double armory, jeśli można.
Poza tym ten starport taki. Ja takiego starporta nie chcę. Ja chcę taki starport. Jedna armory, ale ja potrzebuję double armory. Co mnie tu atakuje? Jakiś... A co tutaj robią moje dwie SFV-ki? Niech mi ktoś powie. Bo ja nie czaję. Add-on complete. Mineral field depleted. Insufficient Vespine gas. Mało gazu to mało gazu. Ok, plus jeden do ataku. Pamiętajcie, że Terran to jest moja najgorsza armia. To jest najgorszy build, znaczy build. Jezus. Aria, wiecie co moje najgorsze. Najgorzej mi się tym cholerstwem gra. Ile to potrzebuje? Za dużo. Gdzie jest mój wiking? Miałem gdzieś wikinga, tylko gdzie on poleciał? Jest. Znalazł się chłopak. Ile ma zabitych? Dwie. Dwa na koncie, ok. Zamknijmy się całkowicie. Okej. Na wszelki wypadek. Najgorsze co może być to w takim momencie dostać z... Upgrade complete. Transformation system. FCB ready. I'm going in. Ach, nie sprawdziłem jakie ma upgrade'y. Niestety. No dobra. Co on ty ma? 1-1? Śliczne. To 1-1. Ach. Research complete. Zobaczmy, czy tu nie ma jakiejś niespodzianki. Nie ma. Startujemy i co tutaj będzie? Tu będziemy Predator Fortress przede wszystkim. Okej, on ma masę roachy. No co zrobić na masę roachy? Przede wszystkim Banshee się mogą przydać na masę roachy. A może zrobimy inaczej? A dlaczego by nie? To jest chyba dobra mapa dla Zerga. W sumie. Przerzucamy tam. Miny, właśnie, niech ma trochę niespodzianek. Niech się chłopak z lekka zdziwi, jakby coś kombinował. Upgrade complete. Unacceptable landing zone. Engine screaming. Okej, okay, no i mech jest strasznie nudny, tu nie ma co ukrywać. Mineral field depleted. Our SCVs are under attack. Wysłać mi tam oddział bojowy. Jakieś upgrade'y plus 2 ma? A plus 2 do obrony ma. Fajnie, pamiętam o upgrade'ach. Wiecie, mnie to bardzo cieszy, że tak mu to idzie. Bo kiedyś graliśmy razem, no i tak wychodziło średnio momentami. Banshee to zaatakują w ostatniej chwili. Tak naprawdę. Jest tu jeszcze gdzieś? Swarm hosty, ślicznie. Gorzej to on tego nie mógł wykombinować z tymi swarm hostami. Dlaczego? Nie wam mówię. Bo ja mam coś takiego. No tak, taki bezpośredni atak to też nie jest dobry pomysł chyba. Not enough energy.
No. A nie mówiłem. A nie mówiłem, że to jest zły pomysł. Co ja robię, co ja robię? Ajejku! Wiecie co, teraz trochę zepsułem. Okej, i to jest Ctrl 4. No niech tak będzie sobie. Nadwyżki 5000 minerałów. Zdarza się, najlepszy, no co dopiero mi. No cóż, ta ekspansja raczej nie ma wielkich szans na przeżycie na dłuższą metę. Z tego względu, iż nie. A za wam pokażę fajną akcję. Co można tutaj zrobić? To trzeba z boku oblecieć. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrz, 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 patrz. Teraz policzymy. A, uciekł, skurkowaniec, czy nie? A, uciekł jednak. A, mutale. Good. Więc ja teraz potrzebuję torów. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Ja? Ja czy on? Kto laguje? Kto laguje, kto laguje, kto laguje? O, Michał! Michale! Nie! 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 Gdzie te trzy? A te trzy to nic innego jak tory. Przecież tory mam. A może on? No nie. No jestem zły, bo materiał na YouTube mi nie pójdzie. Tyle czasu pracy włożone w to. A tutaj ząg. Ktoś do mnie pisze, zapewne Michał, że go wywaliło. Nie, nie mogę zobaczyć. O, jest, wrócił. O lol. Zresztą może przecież wracać z replay, jak wywali kogoś. Jesteś. Lol. Okej, czyli udało się jednak. Game resumed. SCB ready. Ja tutaj mam dla niego niespodziankę pewnego rodzaju. A jeszcze drugą niespodziankę w postaci min. Tylko nie mówcie mu, że będę miał miny. A, właśnie, będzie tu zaraz mnie atakował. Tymi cholernymi mutalami. Okej, tory się zebrały. Additional supply depots require SCVs under attack. To spindalamy, spindalamy. Gdzie są helbaty? Są. Upgrade complete. Our SCVs under attack. Akurat nie jest dobry pomysł atakować. Widziałem, że mi to czegoś zabrakło. SCVs are under attack. Mineral field depleted. Additional supply depots required. Our SCVs are under attack. Mineral field depleted. SCV ready.
Additional supply depots. Those require. Dobra, dobra. Jezus Maria, jakie to spierdliwe. Additional supply depots required. Big job. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co ja będę robił, to ja będę robił dużą, dużą ilość tych. Co ja będę robił? Dużą ilość? Dużą ilość czegoś będę tam robił, tylko jeszcze nie pamiętam czego. Okej. Są batki, są batki. Okej, no dobra, supply depot, wiem, już wiem. Okej, widzę, jejkus. Rejku. Gaz wydobywany jest, jakoś jest. Brudlordy, good, good. Zmieniamy więc to. Pokażcie mi batki. Pokażcie mi, jak ta armia wygląda. O Boże, to jest tyle co nic. Moje batki. Moje śliczne, śliczne batki. Jest ten, jest. Mam tylko taki problem, że nie jestem wymaksowany i to boli. Ale to żaden problem, słuchajcie. Zaraz zrobimy taką imbę. Vespine geyser exhausted. Upgrade complete. A, trochę dużo się tego bijało. Chyba zapomniałem rzucać coś. Ja byłem niewymaksowany niestety i to zawsze boli w takim wypadku. Zobaczmy, co on tu ma. O, expa. O, proszę bardzo. Trzeba się zabawić. Mineral field depleted. Talk to me, boss. Your forces are under attack. Base is under attack. Your forces are under attack. Co mnie tu atakuje? Psi. Tyle coś co nic, o tak się wyraża. Widzicie, to jest taka podstawowa rzecz. Co on robi tu, chłopak? Zabawnie, co nie? W sumie to się chyba nie powinna tak grać, no ale trudno się mówi. Tych battlecruiserów to ja potrzebuję 9. O tak się wyrażę. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co robię z moimi SCV-kami, dlaczego je wysyłam na śmierć, mam dużo orbitali, jakby ktoś nie zauważył jeszcze. Naprawdę, naprawdę nie potrzebuję ich tutaj. Naprawdę. Battlecruiserów będę chciał mieć około 9, nie więcej, bo więcej nie czuję potrzeby. Załóżmy kolejne ekspansje. Bo mogę.
A mój przeciwnik, im dłużej będzie tak siedział i czekał grzecznie, tak jak czeka teraz, tym będzie miał gorzej. No, na szczęście to pójdzie tam, gdzie należy. Okej. Okej, zbierzmy więc całą naszą armię. Zrzućmy trochę mołów. Okay. Piechota sobie powoli tam idzie. Co ja potrzebuję? Ja potrzebuję Ravenów. Zupełnie o tym zapomniałem. Potrzebuję Ravenów i Point Defense Drones. To jest strasznie ważne. Jak nie Ravenów, to wciul Marinesów. Mineral field, Despine geyser exhausted. Yes, sir! All back. Ready? You gonna give me go ahead? Mineral field depleted. Raven online. Mineral field, additional supply depots required. Okay. Ile mam batków? Wystarczająco. Ilość batków jest na mój głos wystarczająca. Ach, cholera, zrobił to. No jednak Yamato Kanon to imba. Jednak Yamato Kanon to imba. Że się tak wyrażę. A piechota, bo mam za dużo minerałów i tak. Więc dlaczego by nie? Vespine geyser exhausted. Mineral field depleted. Gangway, coming through. It's a trap. Go, go, go. Wow. Koniec. O, no, nie ma żadnych upgrade'ów jeszcze. Więc o czym tu rozmawiamy? Tak więc latanie na mój gust przyjemna sprawa. A poważnie. Teraz co zrobimy? Tam są jakieś spajne, są. Ale mnie ta piechota, którą mam, lata i powiewa, że ją mam. Więc piechota do walki. A, bejny, 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 bejny. Let's dance. Ta, 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 ta. Let's dance. Imprezka. No. Gdzie mam te skróty są? State your request. Understood. No, Bane, dobry sposób na battlecruisery. No, ale przynajmniej wiedział, jak zmikrować. Po co mi to? Magia mu. Naprawdę? Ktoś mnie atakuje? Dronki się rzuciły do boju. A, no cóż, Michale, kiedyś przyjdzie ten czas, nie wiem, czy oglądasz, czy nie, kiedyś przyjdzie ten czas, że ze mną wygrasz. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Ale to jeszcze niestety nie dziś. Ja sobie zobaczycie.
Yamato kanon na dronę. Chyba to wygrałem, wiecie? Tak mi się wydaje, że to wygram. No jest GG. Jej! A, znaczy GG. Nie, cholera. Tak więc kolejny mecz za nami. Kolejny mecz za nami. Dziękuję wam za uwagę tam na YouTubie. Trochę dzisiaj czym przedłużyło, mniej komentarza było. To jest beta, jeżeli wam się podoba beta. Jeżeli gracie tyranami, to na pewno beta wam się spodobała. No i co dalej? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Bawcie się dobrze, oglądajcie to. Będzie na pewno fajnie i zabawnie. Jeżeli chcielibyście kupić w zaufanym miejscu klucz do Heart of the Swarm, potrzeba mieć Wings of Liberty, od razu mówię, no to zapraszam na keje.pl. Za jakiś czas myślę, że uda się zrobić jakiś konkursik z keje.pl, gdzie będzie do wygrania HOTS. Coś pomyślimy na pewno. Więc... do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!